czym jest turniej, czym jest fundacja i czym jest to spotkanie? Fundacja imienia Tomasza Wójtowicza została założona, aby uhonorować dokonania naszej legendy, jaki jest pan Tomasz Wójtowicz, a także rozprzestrzenianiem tej pięknej dyscypliny sportu na całym województwie. Mówimy o piłce siatkowej, ale musi być plażowa? Piłka siatkowa, ale no, ta odmiana wakacyjna, siatkówka plażowa, też jest tak jakby dla tych zawodników przerwą wakacyjną i w tym biorą udział. Całe województwo bierze w tym udział, właściwie bierze udział całe województwo. Jesteście obecni na terenie całego województwa, tak jak widziałem na billboardach. Jak to się stało, że trafiliście do Mosiru w Międzyrzeczu Podlaskim? Przy planowaniu miejsc, jakie mają się odbyć nasze turnieje, patrzyliśmy, aby w każdym regionie województwa się odbyły. Tutaj fajne obiekty w Międzyrzeczu Podlaskim, dlatego wybraliśmy te miejsce. Międzyrzecz Podlaski będziemy także w Biłgoraju, w Kraśniku, a także w Świdniku i na koniec finał główny turniejowy w Lublinie. Przy okazji pozdrawiamy Arkadiusza Arkamyszkę, dyrektora Mosiru w Międzyrzeczu Podlaskim. Jak wygląda przebieg turnieju? Ile drużyn dwuosobowych, z tego co widzę, zgłosiło się do niego? I jak wygląda w tym momencie przebieg tego turnieju w Międzyrzeczu Podlaskim? Turniej odbywa się w takiej formule mix, czyli kobieta i mężczyzna. Zgłosiło się do nas 8 par, poziom jest bardzo wysoki. Także można naprawdę popatrzeć, poglądać, zobaczyć, jak ta siatkówka na wysokim poziomie wygląda. Czym tak naprawdę różni się ta siatkówka plażowa od tej siatkówki zwykłej, normalnej? Czy chodzi tylko i wyłącznie o podłoże? O podłoże, liczba osób, tak jak widzimy, to są dwie osoby. Po siatkówce plażowej potrzebujemy dużej wydolności, bo to piasek. I więc tutaj ta dynamika, wydajność, siła fizyczna jest bardzo ważna. Można się mocniej zmęczyć niż na hali. Tak jak obserwuję, inwestycje sportowe w terenie województwa, u nas w regionie również, w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu, powstaje trochę tych boisk do siatkówki plażowej. Czy to jest dobre rozwiązanie? Bardzo dobre rozwiązanie, tak jak już wspominałem na początku. Są wakacje, zawodnicy, sezon halowy się skończył, ale zawodnicy chcą mieć czystość z dyscypliną sportu, dlatego siatkówka plażowa jest bardzo ważnym i fajną odskocznią też takim... fajną zabawę. Nawet jeśli chodzi pod kątem inwestycyjnym, to boisko do piłki plażowej jest na pewno dużo tańsze niż takie normalne boisko do piłki siatkowej. Na pewno, ale też gdzieś tam koszty, czy piasku, czy gdzieś ten piasek trzeba uzupełniać, są to też... Zgadza się. Też trzeba to, koszty utrzymania są też gdzieś tam wysokie. Zgadza się. Jak będzie wyglądał finał dzisiejszy i co dalej z tymi zawodnikami z dzisiaj? Czy to jest jakaś forma awansu, czy ćwierćfinału, półfinału? Beach Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza składa się z 4 turniejów eliminacyjnych, tak jak już wspominaliśmy, w 4 regionach naszego województwa, w 4 miastach. 4 najlepsze pary z każdego turnieju awansują do turnieju finałowego, który odbędzie się 27 sierpnia w Lublinie. I tam 16 par będzie walczyć o zwycięstwo w całym cyklu turniejów Beach Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie.